Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Pamiętacie co mówiłem o akcji z cukrem i to od samego początku, gdy ta akcja się pojawiła? Jeśli nie, to pozwólcie drodzy państwo, że w kilku zdaniach dosłownie przypomnę, bo będzie to istotne dla tego materiału, a jeśli pamiętacie, to proszę zaświadczcie w komentarzu, że rzeczywiście tak było. Napiszcie kilka prostych słów, że rzeczywiście Woźniak ostrzegał właśnie z góry zapowiadał, że tak będzie. A co zapowiadałem? Zapowiadałem, że wbrew temu, co pokazywano w dużej części mainstreamowych mediów, ta akcja z cukrem była sztucznie wywołana, że cukru tak naprawdę nie brakowało, że te niedobory były medialnie wykreowane. Po to, żeby wzbudzić panikę. Gdy panika już została wzbudzona, to ludzie rzucili się na zakupy, i wtedy rzeczywiście tego cukru zaczęło brakować. W rezultacie tej sztucznie nakręconej paniki ludzie kupowali bardzo duże ilości cukru po zawyżonych cenach. A na końcu, gdy ten cukier wrócił, no to wrócił i już jest. Ale po dużo wyższej cenie. I dokładnie to zapowiadałem, że tak będzie. Że na końcu cukier się pojawi, ale po dużo wyższej cenie. I o ile jeszcze w maju cukier można było kupić za 3 zł z groszami, a w niektórych sklepach nawet za 2,50 z groszami, o tyle teraz jak kupisz cukier za 6 zł, to jest. Tani. A wszystko w kraju, w którym mamy od groma cukru produkowanego. Jesteśmy bodajże trzecim na świecie, światowym producentem cukru białego z buraka. I nasza produkcja dużo przewyższa krajowe zapotrzebowanie. No, teraz to już jest oczywiste, bo teraz już wszyscy wiemy, że nasz polski cukier wywieziony do Niemiec kosztował w przeliczeniu 3,50 a tu w Polsce go nie było. Jak był, to był reglamentowany i po 7 zł. Proszę, jeśli pamiętasz, że ja ostrzegałem, mówiłem, że dokładnie tak będzie, to napisz to w komentarzu. I może pamiętasz, mówiłem też od samego początku, że moim zdaniem jest to testowanie opinii publicznej, że jest to sprawdzanie, jak ludzie się zachowają. I jeśli ludzie zachowają się tak, jak ci, którzy to rozkręcili, chcą to za chwilkę pojawi się to na szeroką skalę i zacznie się to robić generalnie ze spożywką. I wtedy będziemy już w ostrej czarnej D, ponieważ o ile bez cukru można przeżyć i jeśli nie robisz akurat przetworów, soków, kompotów, to w zasadzie cukier jest ci niepotrzebny, bo taki cukier do słodzenia to niedobra jest. Można go odstawić i wtedy paradoksalnie życie staje się lepsze. Natomiast jak będzie ogólny problem ze spożywką, no to będzie naprawdę przechlapane z tego, z tego względu, że no, jeść coś trzeba. a przede wszystkim dziecku trzeba dać coś jeść, więc jak będzie nakręcana panika z niedoborami żywności, u to czekają nas naprawdę nieciekawe czasy i lepiej, żeby wtedy... Być spokojnym, żeby nie musieć wtedy biegać po sklepach i wypatrywać, czy jeszcze jest coś, to zawczasu zrobić sobie zapas. No to teraz, drodzy Państwo, zobaczmy sobie takie nagłówki. Możliwa powtórka z cukru. Ponad połowa Polaków boi się, że w sklepach zabraknie. Produktów. To jest portal Business Insider. Teraz dla odmiany portal Interia. Niepokój przed zimą: czy będzie reglamentacja żywności? Artykuł jest opatrzony widokiem pustych półek. Czyli już wprost jest mowa, że ludzie są zaniepokojeni przed zimą, że będzie reglamentacja żywności. I teraz, czy już jest nakręcane takie poczucie zagrożenia, poczucie strachu, czy żywności wystarczy? I teraz, teraz, jak ludzie mają już taki bardzo wysoki próg zaniepokojenia, bo pamiętają, co było z cukrem, już jest budowane zaniepokojenie wprost, no, e, e, takie, takie pytanie, niepokój przed zimą, czy będzie reglamentacja żywności, no to wystarczy już tylko iskra. Taka iskra, e, według tej samej socjotechniki, jaka była zrobiona z cukrem. Wystarczy, że w kilku sklepach zabraknie pożywienia, a zabraknąć może z bardzo prostej przyczyny. Nikt nie wyłoży na półki. Czy masz wgląd w magazyny sklepowe? Czy wiesz, że jak nie ma jedzenia na półkach, to znaczy, że do sklepu nie przyszło dostawa? Czy też na przykład po prostu ktoś zdecydował się nie wyłożyć, albo yy, na przykład yy, no zabrakło pracowników? Nie wiesz tego. Więc wystarczy, że w kilku miejscach, dosłownie dwóch, trzech, nie będzie towaru, porobią temu zdjęcia, odpowiednio mocno za sprawą mediów nakręcą spiralę strachu, że nie ma jedzenia, nie ma jedzenia, nie ma jedzenia, nie ma jedzenia i ludzie się rzucą i zaczną wykupować. Jak ludzie się rzeczywiście rzucą i zaczną wykupować, to tego jedzenia naprawdę zabraknie. Jak go zabraknie, no to ludzie tym bardziej się rzucą, tylko wtedy już nie będzie co wykupować bo już nie będzie, a popyt będzie niesamowity, zwłaszcza, że spora część tego jedzenia, która będzie wykupiona w pierwszej rzucie, się zmarnuje, bo o ile cukier generalnie się nie psuje, o tyle większość produktów żywnościowych się psuje, zwłaszcza jak jest niewłaściwie prze przechowywana, a ludzie w panice będą wykupywać, co się da, gdzie się da, bez pomyślunku, bez takiego myślenia, kurde, po cholerę mi 20 litrów oleju, co to ja, frytkarnie otwieram? Normalnie tyle zużywam w 3 lata, on ma 2 lata termin przydatności do spożycia. Pokiego grzyba mi to? Ludzie nie będą tak myśleć. Kupią, zmarnuje się, potem naprawdę nie będzie, no bo wykupią. No i potem rząd będzie musiał coś z tym zrobić. A co będzie musiał z tym zrobić? No, prawdopodobnie wprowadzi jakąś formę reglamentacji kartek. Drodzy Państwo, witamy w Perelu. To się dzieje naprawdę. I moim zdaniem zostało bardzo niewiele czasu, zwłaszcza, że jak możemy przeczytać w innych, w, innych, w innych artykułach, już zaczynają się mniej lub bardziej realne powody, dla których niedługo może być zmniejszona produkcja żywności. Branża mięsna, portal money.pl, choć... Przy nim tylko flaga Ukrainy, flagi polskiej brak, więc może powinien być Many AU, albo chociaż mogliby dodać polską flagę. Ehm, branża mięsna alarmuje. Produkcja może stanąć, jeśli rząd nic z tym nie zrobi. Czyli już artykuł, który. Anonsuje, że może w Polsce mięsa zabraknąć, bo może być nieprodukowane. Drugi portal, Business Insider. Zakłady mięsne za kilka dni mogą stanąć. Kończą się zapasy dwutlenku węgla. Damian Słomski. Ja tylko powiem, że to chodzi nie o taki dwutlenek węgla w atmosferze, tylko taki dwutlenek węgla, który jest używany w przemyśle. Znaczy, to jest ten sam dwutlenek węgla, tylko on uwolniony jest według Unii bardzo szkodliwy, a taki powiedziałbym przemysłowy, jakby zamknięty jest surowcem koniecznym do produkcji. Będziemy sobie zaraz czytać te artykuły, zobaczycie. Kolejny artykuł, a to nie, tutaj już Propozycja rozwiązania tego problemu przez pana Sasina, co tylko sugeruje, że ten problem będzie tak rozwiązany jak wybory kopertowe, które się nie odbyły, a tylko kosztowały masę kasy. Yy, więc, no, tym bardziej bym się bał, że za chwilkę może tego żarcia nie być. Rozumiecie, co się dzieje? Jest już przeprowadzony test na, na, na społeczeństwie, co społeczeństwo robi, gdy jest poddawane takiej manipulacji, że najpierw Wytwarza się sztuczny niedobór lokalny, następnie ten sztuczny lo niedobór lokalny przedstawiany jest jako globalny problem. Ze względu na zwiększony popyt, który jest wytwarzany tym pierwszym etapem, robi się prawdziwy niedobór, a gdy wytworzy się problem, to potem znajduje się rozwiązanie. W przypadku cukru rozwiązaniem było to, że przez jakiś czas tego cukru po prostu nie było, ale potem wrócił. I był droższy. W przypadku generalnie jedzenia, skutek ostateczny moim zdaniem będzie podobny. Czyli jedzenie nam generalnie zdrożeje. Cukier generalnie nam zdrożał tak o 200-300%. To zależy, jaką podstawę liczymy i jaką aktualną cenę uznajemy za prawdziwą. No, widziałem cukier po 7, widziałem cukier i po 9, złotych i po 10. No, uznajmy, że, że, że wzrosło nam z. Z 3 złotych na 7 to jest 100 parę procent. No ale jak ktoś wcześniej kupował po 2,50, a teraz ma po 10, to, to jest 400%. No ale tak, 100 parę 200% cena zdrożała. No to wyobraź sobie, że zdrożeje ci o 100-200% wszystko. Całe żarcie. Bułka, która kosztowała 50 groszy, będzie kosztowała 150. Przechlapane na maksa, nie? No, a w międzyczasie, ponieważ o ile bez cukru można było się obyć, więc tutaj rząd ograniczył się tylko do stwierdzenia, że tam jakaś państwowa spółka będzie sprzedawać bodajże po 5 złotych, czyli tak dużo drożej niż było wcześniej, więc i tak jeszcze na tej panice sobie zarabiała, a dostawę mieli bardzo, bardzo drogą, o tyle tutaj no, rząd będzie musiał coś zrobić, bo tu ludzie wpadną w panikę dużo mocniejszą, dużo ostrzejszą yy, i będą no, dużo większe reperkusje, więc... W międzyczasie zrobią jakąś formę kartek, albo to będzie na zasadzie jakiejś, nie wiem, jakiegoś kodu. Pewnie to będzie jakoś elektronicznie. Ja mam takie poczucie, że może być to połączone z tymi aplikacjami, do których rząd bardzo namawia, żebyśmy się tam rejestrowali, ten elektroniczne dokumenty. Obywa, e-obywatel, czy maj obywatel jakoś tak. Generalnie to wszystko, na czym chodzi, ta technologia, na której chodziły paszporty covidowe. Mam takie poczucie, że może być tu grana, może być tu wykorzystywana. No i potem albo zostanie jedzenie bardzo drogie, albo na kartki, a bardzo możliwe, że jedno i drugie. Że powiedzą nam, że w czasie tej paniki yy, bardzo dużo jedzenia się zmarnowało i ponieważ no, nie może się tak marnować, no to teraz będzie to teraz będzie, no, no, no niestety rząd, żeby przeciwdziałać gigantycznemu wzrostowi cen, to teraz rząd musi tak zrobić, że będzie pod wydziałem. Jeszcze bardzo, jeszcze, jeszcze jest prawdopodobne, że będą jakby dwa rynki, że będzie trochę jak z tym węglem na samym początku. To, co PiSowi nie wyszło. Może pamiętacie, PiS sobie wymyślił tak, że będzie dopłacał składom węgla ileś tam złotych, żeby te sprzedawały węgiel ludziom po niecałe tysiąc złotych. Ponieważ cena rynkowa to była 3000, no to tak jak przewidziałem, chętnych nie było. No, ja przewidziałem, tak się stało, jak ja przewidziałem. Wielcy i wspaniali analitycy z rządu nie przewidzieli. No cóż, kompetencje bezobjawowe, bo to było naprawdę oczywiste. Szkoda tylko, że nie widziałem żadnych artykułów w mediach głównego nurtu, w których ci wielcy, wspaniali analitycy od nich też by zawczasu przewidzieli, że to nie wyjdzie. Że jak przedsiębiorca może wziąć od klienta 3000, to będzie wolał wziąć od klienta 3000 niż niecałe 1000 od klienta i około 750 od rządu. Dlaczego? Bo niecałe 1750 to zdecydowanie mniej niż 3000, a poza tym lepiej wziąć, wziąć pieniądze od klienta od razu, niż potem się męczyć z tym, że e, 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 męczyć z tym, że tam będzie jakiś zwrot, może się dostanie, może się nie dostanie, może z opóźnieniem. Po cholerę, lepiej mieć więcej od razu, niż. E, niż mniej i później, prawda? No to to jest chyba y, całkowicie, całkowicie oczywiste. Tak mi się to wydaje. Ale mogą próbować zagrać coś takiego. Czyli zrobią tak, że generalnie żarcie będzie pioruńsko drogie, ale będzie przysługiwała jakaś pewna pula jedzenia z dopłatą. I przykładowo, normalnie bułka będzie na przykład, ta bułka, która dziś kosztuje 50 groszy, będzie miała cenę rynkową złoty zł, ale... Będzie pewna pula bułek, którą możesz sobie kupić codziennie czy miesięcznie po 70 groszy, do której rząd będzie dopłacał 80 groszy. Więc w sumie sklepikarz dostanie złoty 50, zł, czyli tyle, co to już po tej nowej horrendalnej cenie. Ty będziesz miał kilkadziesiąt procent drożej niż wcześniej, ale i tak się będziesz cieszył, że jest taniej, bo to taka socjotechnika na ludzi działa. Więc będziesz miał drożej. I dodatku jeszcze drugie tyle będzie dopłacane z podatków, ale i tak się będziesz cieszył, że basztali tak to działa. Nie wierzysz, to przypomnij sobie, co było ze składkami na NFZ dla przedsiębiorców. Najpierw był ryczałt, czyli w praktyce dla dużej części przedsiębiorców stawka zero. Potem wprowadzono 9% na NFZ dla przedsiębiorców, czyli z zera wprowadzono na 9%, a potem, po, a potem przed wejściem w życie stwierdzono, że jednak nie 9, tylko 4,9. I zakomunikowano to jako to, że rząd obniżył składkę na NFZ i ludzie to łyknęli. Co z tego, że to nie była żadna e, obniżka, tylko podwyżka z 0 na, 0, 0 na 49, ale ponieważ w międzyczasie tam była cyfra 9, no to ludzie łyknęli to, że to jest, że to jest obniżka. Tak samo tutaj. Co z tego, że bułka e, kosztowała 50 groszy, a jeszcze wcześniej 30, ale ponieważ chwilę będzie kosztowała złoty 50 zł i jej nie będzie, no to jak będzie po 70 groszy, to ludzie pomyślą, że, że była tańsza. Tak to działa. I moim zdaniem to jest naj, najbardziej prawdopodobne. Jakaś pula, pula yy, tańszego, yy, tańszego, yy, tańszego jedzenia. Na kartki, takie jakieś nowe elektroniczne, gdzie trzeba będzie, żeby móc z tego korzystać, zarejestrować się do tych wszystkich elektronicznych systemów które rząd tak bardzo chce bustować i tak bardzo nas prawie, że przymusza. Na przykład jak chciałeś mieć paszport covidowy, to nie wystarczyło wziąć dziaby. Trzeba było jeszcze, za, żeby go mieć na telefonie, to trzeba było jeszcze się tam do tych elektronicznych systemów zapisywać. No, ewentualnie mogłeś mieć wydruk z kartki, ale jak chciałeś mieć elektronicznie, to musiałeś się po, po, porejestrować w tych elektronicznych systemach. Tak samo tutaj. Moim zdaniem żeby będzie tak, że musisz się porejestrować tak jak było z Orlenem z paliwem, tak? Chciałeś mieć, w cudzysłowie, tańsze paliwo 30 groszy, co z tego, że i tak było pioruńsko drogie, ale chciałeś mieć taniej, w cudzysłowie, 30 groszy, no to musiałeś sobie ściągnąć aplikację lub przynajmniej kartę lojalnościową założyć. Coś takiego będzie tutaj, coś takiego będzie tutaj. Ehm, no i albo pioruńsko drogo, albo właśnie z tym takim, w cudzysłowie, sprzedaniem duszy rządowi, nie? No bo wiadomo, że te aplikacje to taka trochę ryzykowna jest, nie? Potem można to bardziej zaostrzeć. Potem można mówić na przykład, że pierwszeństwo mają ci ludzie, którzy, którzy korzystają z limitu i tak dalej, i tak dalej. A nawet jeśli nie, no to kurczę, jak ci przyjdzie trzy razy drożej płacić za jedzenie, nie wiem, ile w tej chwili płacisz. Powiedzmy, że płacisz w tej chwili miesięcznie za wyżywienie rodziny 2000 zł. Wydaje mi się, że to jest dużo, ale z drugiej strony, jak ostatnio byłem w sklepie i za koszyk żarcia zapłaciłem 600 zł, to... To wydaje mi się, że, tak nie, że w dwóch tysiącach to czteroosobową rodzinę może być czasem problem wyżywić. Powiedzmy, że dwa tysiące płacisz, nie? No to jak przyjdzie ci sześć tysięcy? Cholera, problem, nie? Zwłaszcza, że ogrzewanie, gaz, yy, światło, czyli prąd, to wszystko idzie w górę, nie? I za chwilę może się okazać, że cię nie stać i że musisz korzystać z tej puli w cudzysłowie tańszych. I witamy w systemie kartkowym i jeszcze tak wprowadzonym. Że będziesz się cieszył, że go wprowadzili. Bo, bo jest taniej. A to, że, yy, że, że jest to chore, że jest to sztucznie nakręcone, że jest to nienormalne, nikt nie będzie pytał. Zobaczcie, tak jak z cukrem. Ja mówiłem o bardzo. Z cukrem podawałem bardzo proste i praktycznie nie do obalenia argumenty. Że. Polska jest gigantycznym producentem cukru. Że cukier wyprodukowany w Polsce znajduje się w praktycznie wszystkich krajach ościennych i jest go dużo, nie ma żadnego problemu z tym cukrem i jest dużo tańszy niż w Polsce, że to musi być sztucznie wywołane. Jeśli cukier wyprodukowany w Polsce po przewiezieniu do Niemiec kosztuje w przeliczeniu, 3,20 czy 3,50, a w Polsce w tym samym czasie jest po 12 czy po 10, to nie jest to normalne, bo transport kosztuje do Niemiec z Polski. Jeżeli, jeżeli cukier wyprodukowany w Polsce, w Polsce go nie ma, za to jest w Niemczech, to też jest to nienormalne, bo po cholerę płacić za transport do Niemiec, skoro jest gigantyczny popyt na tym rynku, na którym został wyprodukowany, prawda? Więc było to oczywiste, że jest to sztucznie wywołane. I co do tego był to autentyczny fakt, i z tym nie było co dyskutować. A I tak mówili, że jestem płask szurem płaskoziemcom, antyszczepionkowcem, mimo że tutaj w ogóle nie było kwestii medycznych, i do tego y, jeszcze foliarze. Nie wiem, co, co, co ma folia aluminiowa do tego, bo cukier przecież się pakuje w, w papierowe torebki, a nie w aluminiowe. Nie wiem, może ci hejterzy bez krzty do rozumu pakują cukier w foliowe torebki. Nie wiem, ja zawsze widziałem w papierowych. I tak samo będzie tutaj. Nikt nie będzie pytał, ale jak to, kurde, przecież w Europie jest kupa żarcia. Przecież w Europie cały czas obowiązują y, różne limity produkcyjne. Przecież w Europie cały czas... Robi się różne rzeczy, żeby nie było nadprodukcji żywności, żeby ta żywność nie była za tania. To jak to, kurde? Z jednej strony pioruńsko wysokie ceny żarcia, bo go brakuje, a z drugiej strony płacimy różnym ludziom, na przykład rolnikom, żeby produkowali za mało, wprowadzamy takie rzeczy jak kwoty mleczne, żeby nie produkować za dużo, i tak dalej, i tak dalej. Przecież to się kupy nie trzyma. To wygląda jak jakiś horrendalny sabotaż. No? Tak samo jak z tym gazem. Przez lata płaciliśmy wyższe rachunki za gaz, bo pisowcy mówili, że warto ponosić wyższe koszty, żeby się uniezależnić od gazu z Rosji. Żeby nie było takiej sytuacji, że Rosja odetnie nam gaz i musimy teraz płacić więcej, żeby być całkowicie uniezależnieni od gazu z Rosji, że jak się zrobi jakikolwiek problem z gazem z Rosji, to nas nie będzie dotyczył. Płaciliśmy, płaciliśmy. Uniezależniliśmy się, no tak jakoś kurde, bezobjawowo. Nie? I z jedzeniem jest tak samo. No, wygląda to albo na skrajną nieudolność, wręcz wał, przekręt. Tak chętnie się mówi w mediach głównego nurtu w Polsce, że w Rosji się wszystko wali, bo były robione wały na wale, i jest to prawdopodobnie prawda. I pokazuje się, jakie są schematy robienia tych wałów i skutki. A w Europie, zwłaszcza w Polsce, widzimy bardzo podobne skutki, mechanizmy wydają się być bardzo podobne i nikt tego kurde wałem nie nazywa. Słuchajcie, jak można nazwać inaczej sytuację, jak się buduje rurę do Norwegii i y, po gaz i zapomina się tego gazu zakontraktować? Jak można inaczej nazwać sytuację, y, w której y, Ray, się mówi, że musimy ponosić z, zwiększone koszty? Gazu, żeby nas uniezależnić od Niemiec, a potem jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że jesteśmy, przepraszam, uniezależni nas od gazu rosyjskiego, a potem się okazuje, że nie dość, że nas nie uniezależniono od gazu y, rosyjskiego, a więc gdzie są te pieniądze, które poszły na uniezależnienie? To jeszcze wygląda, że nas uzależniono od gazu z Rosji, y, od węgla z Rosji. Rozumiecie? Kraj, który ma gigantyczne. Y, Zasoby węgla były uzależnione od rosyjskiego węgla, a pisowcy zamykali kopalnie. I teraz jeszcze mówią, że im Niemcy kazali. No to kurde, kim oni są? Niemieckimi agentami, że wykonywali niemieckie polecenia? Właśnie, bo pisowcy tak lubią gadać, że Tusk jest agentem niemieckim. Może i jest, ja się tam nie wiem, nie znam się. Natomiast jeśli to pisowcy wykonywali niemieckie polecenia, no to by wychodziło, że to Niemcy są ruskim że, że, że to pisowcy są niemieckimi agentami, a może i tusk i, i, i pis. Może pis o jedno zło. Kolejny, słuchajcie, kolejny artykuł mi właśnie wyskoczył przed godziny Radio Z. Radio Z. Zakłady mają zapasy na 5-6 dni w, w Polsce zabraknie żywności. Wyobrażacie to sobie? To jest po prostu skrajnie nienormalne, chore. Może przeczytajmy ten, te artykuły. Y Radio Z, wiadomości, zakłady mają zapasy żywności na 5-6 dni, w Polsce zabraknie żywności. Michał Tomaszkiewicz, produkcja żywności i napojów w Polsce jest zagrożona, ostrzega Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców. To efekt wstrzymania dostaw przez Grupę Azoty oraz Anvil, spółek kontrolujących kontrolowanych przez rząd. Potrzebna jest natychmiastowa reakcja. Czytamy w apelu PFPZZP do premiera Morawieckiego. Piwo, napoje. Bez piwa można się obyć. Bez napojów też. Ja polecam wam wodę mineralną. A taka zwykła kranowa też czasem jest dobra, zwłaszcza jak się przez filtra przepuści, bo te plastikowe butelki to taka nie za dobra jest. Wiecie? E, cie? Ale nabiał, o, ale dobra, lecimy dalej. Piwo, napoje, nabiał, sery, mięso w ciągu kilku dni mogą przestać być produkowane w Polsce. Grupa Azoty i Anvil ogłosiły ograniczenie produkcji nawozów azotowych, a w konsekwencji wstrzymanie dostaw substancji nieorganicznych niezbędnych w przemyśle spożywczym zwłaszcza dwutlenku węgla, szeroko stosowanego w branży spożywczej, a także dwutlenku sodu, używanego m.in. do produkcji. Produkcji wyrobów ługo, ługowanych czy związków amonu stosowanych między innymi do produkcji wypieków. Czytamy w oświadczeniu Polskiej Federacji Producentów Żywności, Związku Producentów PFPZZP zapelowała do premiera Morawieckiego o natychmiastową interwencję i wznowienie produkcji. Produkcja żywności i naboju w Polsce zagrożona. Abel branży do premiera. Zatrzymanie produkcji. Jak myślicie? Po tych artykułach to ludzie się już rzucili do sklepów? Ja chyba się przejdę w tym momencie do sklepu i sprawdzę, czy już się zaczynają robić puste półki. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to jest. Czy już jest panika, czy jeszcze nie ma tej paniki. E -ki. Produkcja żywności i napojów w Polsce zagrożona. Apel y, branży do premiera. Zatrzymanie produkcji nawozów azotowych, a w konsekwencji dostaw surowego dwutlenku węgla przez głównych dostawców, spowoduje, że na rynku polskim i europejskim wystąpi niedobór obu y, finalnych produktów, to jest ciekłego dwutlenku węgla i suchego lodu, krytycznych między innymi dla branży napojowej, piwowarskiej, mięsnej oraz mleczarskiej, powodując nawet konieczność wstrzymania produkcji i rozerwanie łańcuchów chłodniczych. Ostrzega Z2 w apelu wystosowanym do premiera Morawieckiego. Producenci chcą natychmiastowego przywrócenia produkcji przez państwowe spółki. A tych, A dlaczego oni nie produkują? Bo gazu nie ma. Albo bo jest tak piorunsko drogi, że im się nie opłaca. Tak, tego gazu, który rzekomo byliśmy uniezależnieni od Rosji którego rzekomo mieliśmy tyle w magazynach i tak dalej. Producenci chcą natychmiastowego przywrócenia produkcji przez państwowe spółki, informując, że od tego zależy bezpieczeństwo żywnościowe Polaków. Nadchodzące problemy zidentyfikowali przedstawiciele poszczególnych branż przemysłu żywnościowego. Zakłady mięsne mają zapasy dwutlenku węgla na 5 lub 6 dni. Później stanie ubój trzody, drobiu, bo nikt nie ma dwutlenku węgla. Jeśli rząd nic z tym nie zrobi, to 80-90% uboju, wieprzowiny i drobiu może stanąć, zaznaczył Witold Cho Choiński, prezes Związku Polskie Mięso. Brak gazu uniemożliwi paczkowanie m.in. wyrobów mleczarskich, gdyż odbywa się to w mieszance gazów, gdzie dwutlenek węgla jest ważnym elementem. Dla sektora mleczarskiego oznacza to dramatyczną y, sytuację, dodała Agnieszka Maliszewska, dyrektor polskie. Polskiej Izby Mleka. Brak e, dostępności na rynku niezbędnych do produkcji substancji, to jest dwutlenku w, węgla, uniemożliwi utrzymanie ciągłości produkcji wielu przedsiębiorstw sektora spożywczego, a w konsekwencji ograniczy całkowitą podaż żywności, napojów i wód, co wpłynie na bezpieczeństwo żywnościowe polskiego e, społeczeństwa. E, b, b, podsumował sytuację Andrzej G. Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności związku pracodawców, organizacje sek y, sektorowe i branżowe albo apelują do premiera Mateusza Morawieckiego. Natychmiastowe wznowienie przez grupę Azoty SA, jak i należącą do grupy kapitałowej PKN Orlen SA, firmę Anvil SA produkcji nawozów sztucznych dwutlenku węgla, suchego lodu i kwasu azotowego, niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji rolnej oraz y, Przetwórstwa żywności, wód i napojów w Polsce, napisali przedstawiciele branży w liście do szefa Rady Ministrów. E, suchy lód jest szeroko wykorzystywany przy produkcji oraz magazynowaniu żywności, schładzanie komponentów żywności podczas e, procesu produkcji, schładzanie mięsa w masarniach oraz w zakładach e, przeróbczych, szybkie zamrażanie. Braki w produkcji suchego lodu wpłyną zatem negatywnie na łańcuch Łańcuchy logistyczne, produktów mrożonych, co z kolei będzie skutkowało brakiem towarów w sklepach, podaje Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Ograniczenie produkcji CO2 uderzy nie tylko w wielkie firmy produkujące napoje gazowane piwo czy wyroby mleczarskie, lecz także przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsumentów i rolników. Potrzeba jest natychmiastowa reakcja rządu i plan działań naprawczych zabezpieczających produkcję CO2. No dobra, e, to teraz tak, e, może, może ten. E, może ten artykuł niepokój, business, przepraszam, businessinteria.pl: Niepokój przed zimą. Czy będzie reglamentacja żywności? Alarmujące informacje o możliwości przerwanych, przerwanych w dostawach, chyba przerwach w dostawach energii jesienią i zimą, mogą istotnie odbić się na przemyśle spożywczym. Czy należy oczekiwać pustych półek i reglamentacji żywności? Czy po raz kolejny nakręci? To falę inflacji, zastanawiają się eksperci. Oba, no, na pewno nakręci to falę inflacji. Na pewno. Jeśli w tym momencie zabrakłoby energii w Polsce, to przemysł spożywczy może bardzo mocno ucierpieć. Ale drodzy Państwo, to nawet nie musi być tak, że zabraknie. Wystarczy, że ceny będą bardzo wysokie. No. Obecna sytuacja na rynku produkcji i przetwórstwa rolnego brak rąk do pracy. To patrzcie, mamy 5 milionów nowych y, ludzi w Polsce i nie ma komu pracować. Ciekawe. Brak rąk do pracy zerwane łańcuchy dostaw, wysokie ceny i duża inflacja powodują niepokój co do y, zaopatrzenia w Polsce i alarmujące informacje o możliwości przerwanych. Przerwach w dostawach energii jesienią i zimą mogą istotnie odbić się na przemyśle spożywczym. Czy należy oczekiwać pustych półek i reglamentacji żywności, czy po raz kolejny nakręci to falę inflacji? Miejmy nadzieję, że, że rząd w, w, wsłucha się w nasze argumenty i zrozumie sytuację, jaka jest dzisiaj. Nie chcemy, żeby były puste półki. Dbamy właśnie o to, aby. Produkt polski, produkt od polskich producentów, od polskich przetwórców był w 95% na naszych półkach, żeby nie był eksportowany do innych krajów. Będzie eksportowany, zobaczycie. Zobaczycie, że będzie eksportowany, i to srogo. Że się tak wyrażę. Nie miejmy złudzeń. Przetwórcy, dystrybutorzy, a nawet skupy, generalnie pośrednicy to są w większej części niepolskie firmy. I jak on będzie mógł sprzedać za dobre pieniądze za granicą, to to, to zrobi. Po prostu. Tak będzie. Zresztą widzieliśmy po cukrze, tak? Cukier sobie, cukier sobie w Polsce Cukier sobie w Polsce tam był po, po ileś, tak? A czy, czy, przepraszam, cukru w ogóle nie było w Polsce, a jak już był, to był na przykład po 10 zł, a w Niemczech po, w, przeli, w przeliczeniu trzy parę. I tam go było pełno, a tutaj. A tutaj nie. No. Słuchajcie, no, to wyraźnie pokazuje. E, pewne rzeczy, prawda? E, Lecimy dalej. Także nie miejmy złudzeń. Pr prędzej te firmy będą za niskie ceny sprzedawać w kraju macierzystym, na przykład, nie wiem, w Niemczech, niż w Polsce więcej, za, za wyższe pieniądze. No, tak to działa. No, dlaczego sprzedawali w Niemczech cukier za połowę tej ceny, co w Polsce? Miejmy nadzieję, że rząd wysłucha. Dobra. Już było, żeby nie był eksportowany do innych krajów, żebyśmy mieli swoje produkty, do których jesteśmy przyzwyczajeni, powiedział serwisowi e-newsroom -Y Re -Y Renata Juszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Organizacji Handlowej Dystrybucji. Polski rynek prze przetwórczy jest bardzo mocny, bardzo nowoczesny i nie powinno zabraknąć nam żywności. Pod warunkiem, oczywiście, że wszyscy zadbamy o łańcuchy dostaw. Musimy, no, a, a, a o to raczej nie zadbamy. I teraz jeszcze jeden. Biznes Insider. Możliwa powtórka z cukru. Ponad połowa Polaków boi się, że w sklepach zabraknie produktów. Ponad połowa Polaków obawia się, że z powodu inflacji czy wojny w Ukrainie będzie brakowało w sklepach różnych towarów na wzór sytuacji z brakiem cukru. No nie, sytuacja z brakiem cukru była moim zdaniem sztucznie nakręcona. Tam co? To Putin kazał im um, nie wystawiać towarów na półki. Putin kazał im wywozić polski cukier do niebie, gdzie był sprzedawany dużo taniej niż w Polsce? No nie. No nie, drodzy Państwo, nie. No chyba, że to są Putina-agenci. No to wtedy tak. Ale na pewno nie było to w sposób yy, naturalny zrobione. Napędzany niepokojem wzrostu popyt będzie dalej windować ceny. A na tym skorzystają sprzedawcy. O to się, się w 100% nasnażam. Z badania nastrojów konsumenckich przeprowadzonych przez UC, Research i grupę Blix wynika, że ponad połowa Polaków obawia się, że wkrótce przez szalącą inflację, wojnę w Ukrainie lub inne negatywne zdarzenia będzie brakowało w sklepach różnych towarów, na wzór sytuacji z brakiem cukru. Takich obaw nie ma co trzeci badany, natomiast 14,3% respondentów nie wie, co o tym myśleć. W grupie osób z obawami o braki towarów pod y, w, wpływem płci przeważają kobiety, blisko 58%, a w kategorii wiekowej, y, dobra, tam nieważne kto jak, sprzedawcy skorzystają. Według głównego ekonomisty grupy Blix, Krzysztofa Łucha, obawy związane z możliwościami braku towaru są obecnie nieuzasadnione, a moim zdaniem niestety są uzasadnione, ale na zasadzie takiej, że są nie ma powodów, żeby tak się stało, Naturalnych, ale sztucznie, moim zdaniem, będzie to nakręcone, tak, jak sztucznie było nakręcone z cukrem. Jak ocenił sieci handlowe, które zdążyły zrobić zapasy deficytowych produktów, mogą dodatkowo zarobić na marży. I zapewne tak już się dzieje. No i tutaj zdradził motyw ewentualnego na, na, nakręcania paniki. Bogaci młodzi sobie radzą. No, ja się nie dziwię, bo jak masz kupę forsy, wiesz, jak zarabiasz 30 tysięcy złotych. I wydawałeś na jedzenie 3000, to jak wydasz 6000, to nadal ci zostanie 24000 na inne rzeczy. Gorzej, jak wydawałeś 2000, zarabiasz piątkę. No wtedy, jak będziesz, wydasz dwa razy więcej, czyli 4000, to zostanie ci 1000. A ty masz na przykład 1500 raty za mieszkanie. Skąd wziąć 500 złotych, a skąd wziąć daczyźnie i te rzeczy? Z badania wynika, że obaw o braki towaru w sklepach nie deklarują głównie osoby w wieku 23-35, 38,5% wskazań. A może dlatego, że są to ludzie, którzy nie pamiętają kompletnie PRL-u? Z miesięcznymi dochodami powyżej 9000 zł netto, 41%, z wyższym wykształceniem, 32,8% i i z miast y, liczących ponad 5 tysięcy ludności, 39%. Młodzi, dobrze prosperujący Polacy, żyjący w wielkich aglomeracjach, zazwyczaj nie robią przetworów na zimę, przez co nie interesują się cenami takich produktów jak ocet, sól czy cukier, czyli innymi słowy, nie są świadomi. Uwagę na to zwracają osoby mniej zamożne i zamieszkujące niewielkie miejscowości, bo oni już widzą, co się dzieje. Czyli innymi słowy, obawiają się ci, którzy są lepiej poinformowani. Drodzy Państwo, jest jak jest. Ja nie straszę. Ja staram się Was przygotować na to, co nadciąga, żebyście sobie jak najlepiej poradzili. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.